Jak film. Wracamy do programu Trójmiejska Mapa Teledysków Jacha Paszkiewicza i tym razem wchodzimy w sferę... A teraz zaczynamy wideoklipy, które tworzyłem dla Grzesia Skawińskiego już po rozpadzie grupy Kombi. A jeszcze przed ONA. Wtedy akurat Grzesiu budował kompozycję, gdzie po prostu dużo było jego gitary, wirtuozostwa. Zresztą kiedy odwiedzałem go w jego mieszkaniu na Cejnowy w Sopocie, to widziałem jego zestaw gitar i to, że tak jak nie wiem, sportowiec codziennie siadał rano 4 godziny do gitary i wieczorem. Pieścił do gitary, bo Grzesiu dbał bardzo o swój sprzęt zawsze. No i istotnie ta płyta była taką gitarową płytą. Zresztą teraz dowiedziałem się, że ostatnio wydał podobną płytę, gdzie zaprosił znanych gitarzystów. Wtedy wieczorami jeździliśmy po obwodnicy, po ulicy Grunwaldzkiej. Grzesiu miał właśnie tego garbusa, samochód Volkswagen, złoty, z szerokimi oponami i pędził po ulicach Gdańska. Ja z Kacpem Ołowskim jeździliśmy Citroenem CX-em, słynnym samochodem kultowym również, i robiliśmy zdjęcia poklatkowe z wnętrza samochodu Kacpra. To jest wszystko ulica Grunwaldzka. A to jest Monika, którą Konio ze Skibą znalazł w Ełku w sklepie metalowym. Czarnoskóra Polka, która się zagubiła gdzieś tutaj w świecie polskim. I ona grała nam właśnie taką egzotyczną kobietę na pustyni, a pustynię nakręciliśmy na Wydmach, w Łebie. To jest rezerwat ptaków i w ogóle jakaś bardzo trudna do wejścia, musieliśmy mieć dużo zezwoleń. No tam jeżdżą wycieczki z całej Polski. No ale tam na Wydmy nie każdemu wolno chodzić. No nie, są miejsca, gdzie nie można. Wiem, że tam kiedyś kręcono film Faraon. Tak. Faraon. Film z lat 60., jeden z polskich większych filmów. Właśnie tam była kręcona pustynia, jakieś wojska egipskie tam działały, a my tam wybraliśmy się z Grzesiem Skawińskim, z Moniką, która tutaj z piękną muszą i ubrana przez Madzie w różne takie fajne stroje nawiązujące do Afryki. Nawet jest Malbork i tam Staszyńska, słynna palma z kulą, prawda, szklaną, którą zresztą my przywieźliśmy z Irlandii, pamiętasz? Tak, tak, gdzieś tak, się, tak, tak. Gdzieś się pojawia. Jest to taki oczywiście klip obrazowy, tutaj jest dużo takich pomysłów na obraz, który był kreowany przy pomocy kamery filmowej, czyli to była taka szlachetna technika, to nie było wideo, to wszystko były jakieś poklatkowe, troszeczkę było w tym montażu jakiegoś lustra, ale to są zdjęcia Gdańska z tego okresu, gdzieś mniej więcej 1994 rok. Tak wyglądał. No i warto wspomnieć o tym, o Grześku jako o gitarzyście, bo rzeczywiście ten moment jakby zakończenia kariery w pierwszej odsłonie zespołu Kombi, który powiedzmy grał pewien typ muzyki, w który Grzesiek nie mógł tak poszaleć, to on rzeczywiście tutaj chciał się wyżyć na tej gitarze. I poszedł bardzo ostro, jak na tamte czasy, jak na to, co robił przez kilkanaście lat z Polekombi. Yeah.
bajecznie, kapitalne. To jest Golden Life, chyba 2000 rok, bo to była jakaś płyta, która nawiązywała do tego przejścia, do tego milenium. No i chłopaki wymyślili to, że wtedy na fali były deskorolki, czyli ten... Zaczynała się fala sportów ekstremalnych. Tak. I przy ulicy Ogarnej, na Starówce w Gdańsku, zbudowano taką specjalną rampę do jeżdżenia. A miejsce, gdzie jest... Tam niedaleko Domu Kultury. Tak? Również kręciliśmy nad Motławą, koło knajpy Kubickiego, bo to było ulubione miejsce gdańskich skejtowców, to oni tutaj rozpędzali się, rozbijali nogi, jeździli na tych rolkach, tutaj tą deskę widzimy w akcji. Idealnie hormonalne. Teraz zagadka, kto gra główną rolę żeńską w tym wideoklipie, powiedz. Osoba znana, obecnie celebryta, kobieta, która zrobiła olbrzymią karierę, też zaczynała u nas w Gdańsku, w telewizji gdańskiej w programie Magdy Pętla Czasu jako prezenterka, następnie przeniosła się do Warszawy. I Marzenka Sienkiewicz jest teraz najbardziej braną. Pogodynką. Jest pogodynką programu tak. Drugiego. Proszę Państwa, trójmiejska mapa teledysków Jacha Paszkiewicza wkracza nowe regiony, a mianowicie w kierunku Kaszub i Żuła. Tu też Jach Paszkiewicz, ojciec chrzestny polskich wideoklipów, produkował swoje kultowe klipy. Gdzieś głęboko pod moimi i twoimi powiekami, tam gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem, co się zowie, i z wiedźmami jestem w zmowie. Nieźle bawię się. Baboki zrealizowaliśmy na Żuławach, w domu pocieniowym Daniela Kufla. No, w 91 roku to była wtedy topowa kapela wytwórni Zigzag. Zigzag poprosił nas, żebyśmy stworzyli wideoklip do piosenki formacji Nieżywych Schabów. To był taki przebój, bardzo, można powiedzieć, melodramatyczny, taki troszeczkę o miłości, takie przesłanie, które pasowało do takiej atmosfery, takiej wiosny właśnie. No, wtedy była wiosna. Madzia tam występuje jako taka strzyga, takie straszydło. Gdzieś na strychu kręciliśmy. Olek Klepacz tutaj dotyka żarówki. To było modne w MTV, że taka żarówka wisi. A niestety nie mieliśmy profesjonalnych dymów. Ja dymiłem przy pomocy płonącej, żarzącej się słomy. Więc aktorzy na planie filmowym... Nie byli w stanie wytrzymać długo. Tak, bo zabili. Gdzieś minutę trwało nagranie. Oczywiście kręciłem z ręki albo z drewnianego statywu kamerą filmową. Wszystko było na 16-milimetrowej, dobrej, kolorowej taśmie Aqua realizowane. No ale zakochani w nas warszawiacy, grupa Formacja Nieżywych Schabów, słynny Olek Klepacz, wokalista zespołu, który zakochał się
w naszej ekipie i za rok czy dwa realizowaliśmy z Telewizją Gdańsk już większy materiał o tym zespole. Padał deszcz, więc większość nakręciliśmy we wnętrzu, w jakichś pokojach całego tego pięknego domu podsieniowego. No i w deszczu udało się nam nakręcić tutaj słynny Jackson, instrumenty perkusyjne, który tam grał, zresztą też postać kultowa gra na jakichś przeszkadzajkach, na jakiejś perkusji. Nie ma pokus, jestem ja i ty, tylko ja i ty. Pod twoimi powiekami robię psoty, same bzdury, przecież wieś. Czemu świat jest taki mały? Czemu tak wytrzeszczasz gały? Ja naprawdę bardzo kocham cię. Posłuchaj i zaśnij. Posłuchaj i śpij, bo nie ma pokój. Jestem ja i ty, tylko ja i ty. Posłuchaj i zaśnij. Posłuchaj i śpij, bo nie ma pokój. Jestem ja i ja i ty. Posłuchaj i zaśnij. Posłuchaj. Jestem ja i ty, tylko ja i ty, ja i ty. Nagroda Bursztynowy Ekran na międzynarodowym w Sopocie. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Oh, please, simply stay. But you will never come back. Stay on the river, on the river bank. On the river bank. Stay, I gotta stay on the river bank. No i drugim wideoklipem zrealizowanym na Żuławach, też w okolicach tego domu, ale w różnych, na różnych łąkach, był wideoklip grupy No Limits z Gdyni, z Trójmiasta, do piosenki Stay on the River Bank. To był wtedy nawet dość duży przebój. Mój pomysł na kreację tego utworu polegał na tym, że zrobiliśmy śniadanie na trawie. Nie mieliśmy oczywiście świateł, przy pomocy białej prześcieradeł były poświetlane modelki. Śniadanie na trawę przerodziło się w taką włóczęgę, gdzieś właśnie zdjęcia robione w domu podcieniowym, jakieś bieganie, gonitwy po łąkach,
to była też jakaś majówka, czerwiec, a może już lipiec, już nie pamiętam, ale było bardzo gorąco i jakieś zdjęcie na obwodnicy trójmiejskiej, gdzie były tańce. Ale rzeczywiście w tym klipie był taki klimat majówki. To się też dużo działo. Fajne zdjęcia wyszły i można powiedzieć, że to chyba ujęło widzów, że jakość tych zdjęć filmowych była taka jak jakość impresjonistycznych obrazów. Przeniesienie tego obrazu Monet, tego artysty francuskiego, który namalował śniadanie na trawę, wyszło tutaj prawie kubek w kubek i wszyscy poszli na to, stąd też ta nagroda. Why don't you stay on the riverbank? Anegdota jest taka, że podczas odbioru nagrody zespół pożyczył tą statuetkę do domu pokazać rodzicom i statuetka niestety zaginęła i do tej pory nie mogę jej ściągnąć i nie mogę postawić sobie na półce. Jak film.